Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek Gałkologii. Dzisiaj testujemy gitarę klasyczną marki Strunal, którą otrzymałem na testy od polskiego dystrybutora FX Music Group. Zaczynajmy film! W dzisiejszym teście pokażę Wam gitarę z Czech. Jest to Strunal Clara, wersja 4/4, czyli pełna. Gitara została wykonana z różnych gatunków drewna. Zaczniemy sobie od topu, który jest cedrowy. Boki i tył z palisandru. Oprócz tego mamy mahoniowy gryf, mahoniową szyjkę. Palisandrową podstrunicę. Palisandrowy mostek. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wykorzystane gatunki drewna przy budowie tej gitary. Została ona wyposażona w struny Savares, klucze tradycyjne, nie wiem czy mają jakąś konkretną markę, wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o samą budowę, to tyle. Przejdźmy do wygody gry i ustawienia. Gitara została wykonana całkiem solidnie, nie ma tutaj żadnych niedoróbek związanych z jakimś lakierowaniem, jakimiś wystającymi progami. Wszystko jest naprawdę solidne, jak na tą cenę wydaje mi się bardzo dobrze zrobione. Jedyny mankament, który rzuca się w oczy, to dość wysoka akcja strun. O ile do 5 progu gra się wygodnie, o tyle gdzieś tam nad 12, 9 akcja strun jest naprawdę spora i może to przysporzyć wiele problemów w graniu w tych właśnie pozycjach. Dlatego dla początkującego gitarzysty, który zaczyna dopiero przygodę i głównie utwory klasyczne, z tego co przynajmniej pamiętam ze szkoły muzycznej, opierały się na pierwszych 5 progach w większości przypadków, no to nie będzie żadnego problemu, ale jak ktoś chce poszaleć sobie wyżej, no to zdecydowanie warto zainteresować się gitarą z wyższej półki, też pod względem ergonomii. Co ciekawe, bo w tańszych instrumentach to jest częsty problem, gitara dobrze stroi na progach. Do 12 progu mamy dobrą intonację, nie ma tutaj żadnych problemów z tym. Nie rozstraja się, więc to jest duży plus jak na gitarę z niższego segmentu cenowego. Nie ma problemu ze strojeniem. Próbki nagrałem dla Was na mikrofonie wstęgowym ProDeep w stereo, także możecie ich posłuchać w miarę dobrych warunkach. Nie mam tutaj super parametrów akustycznych, ale wydaje mi się, że próbki dobrze oddają charakterystykę brzmienia tej gitary. Posłuchajcie. Thank you.
to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Koniecznie kliknijcie w dzwonek, żeby dostawać mailowe powiadomienia. Dołączcie do naszych grup na Facebooku, na Discordzie. Jeśli cenicie sobie moją pracę, chcecie mojego wsparcia w nauce i dodatkowych materiałów, dołączcie do grona patronów na platformie Patronite. Linki w opisie filmów, do testowanej gitary również znajdziecie link, żeby sobie poczytać całą specyfikację. W tym momencie to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!